Łukasz, ależ dzisiaj było gorąco. Było niesamowicie gorąco. Do tej pory czuję bardzo mocne bicie serca. To są ekstremalne emocje. Jest mega gorąco, jestem bardzo szczęśliwy. Coś niesamowitego. Jakie miałeś przeczucie? Bardzo na to liczyłem, że to jednak ja będę wygranym. Natomiast mogliśmy spodziewać się absolutnie wszystkiego. Finał był dość szokujący. Ten poziom bardzo wyrównany. Mogło się wydarzyć absolutnie wszystko. Szef podjął decyzję. To idziesz dzisiaj na wódeczkę? Nie, absolutnie nie. Myślę, że jutro jestem o godzinie nawet 8.30 w Atelier Amaro przygotowany do pracy i na tym się koncentruję. Dziewczyna cię wspierała? Czułem jej wsparcie każdego dnia bardzo mocno. Jej siła jest moją siłą. Naprawdę bez tego wsparcia mógłbym się poczuć zupełnie inaczej. A ile jesteście razem? Od trzech bardzo pełnych lat. Żyjemy ze sobą w sumie przez 24 godziny każdego dnia. Spędzam ze sobą czas maksymalnie. Naprawdę jest miłością mojego życia. To część wygranej pewnie przeznaczysz na nią. Jak gdyby pieniądze w tym momencie nie mają większego znaczenia, mamy jakby wspólny budżet, będziemy się nimi cieszyć razem, zobaczymy na co będziemy na pewno je pożytkować. Nie myślałeś jeszcze? Myślałem o samorozwoju, bardzo na tym mi zależy, by wyjechać na staż do najlepszej restauracji w Stanach Zjednoczonych, do Eleven Madison Garden. Bardzo chciałbym się uczyć, na pewno te pieniądze w tym mi pomogą.